Zdrowia! No na dzień dzisiejszy to już na wszystkich kontynentach. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. No doszliśmy do takiego momentu, że tylko złodzieje i oszuści mogą nas uratować. No brzmi dziwacznie, nie? No taki wstęp też zaraz będę kontynuować, ale coraz więcej stanów prosi ludzi, no w zasadzie zarządza, że ci, którzy nie są, nie pracują w krytycznych firmach, to powinni zostać w domu. No nie mówią, jak firmy mają płacić, nie mówią, jak ludzie mają mieć płacone, no, ale mówią, że ludzie mają siedzieć w domu. No mam nadzieję, że politycy podatkowo to zrekompensują. Mam nadzieję, że ubezpieczenia na temat, kiedy się straci pracę, czyli ten unemployment, czyli bezrobocie, można powiedzieć, też jakoś będzie zmienione, no bo żeby mieć bezrobocie, no to trzeba ileś tam pracować, kilkanaście, kilkadziesiąt tygodni, firma musi płacić tam te ubezpieczenie, żeby uzyskiwać. No nie jest to dużo, bo to jest tam 40-50% normalnej pensji, no ale mam nadzieję, że podatki obniżą dla właścicieli firmy, no i dla ludzi, którzy też stracili pracę. No ale to tak na marginesie. Jedzenia jeszcze jest, papieru toaletowego nie ma, mleko z powrotem jest, jajka w połowie sklepów są, w połowie nie ma. No ale wracając do tego, dlaczego tylko złodzieje i oszuści mogą nas uratować. No kwestia jest taka, że lewactwo po prostu postępowi socjaliści amerykańscy dostają szału na coś takiego jak możliwość, że jakaś kompania może zarobić za dużo pieniędzy rozwiązując problem szczepionek koronawirusa. Ostatnio, no, na ostatniej debacie demokratów Bernie Sanders Piasecki, komunista, no to on nazywał wszystkich tych dyrektorów firm farmaceutycznych, że to była banda złodziei, że to jest banda złodziei i którzy przypuszczalnie rozmawiają między sobą i mówią, no teraz to zarobimy sporo forsy, no. Tak socjalista mówi, nie? Bo on nienawidzi kapitalizmu. No sam nie wymyśli lekarstwa, no ale pilnuje tego, żeby ktoś inny nie zarobił. No te najróżniejsze wspólne takie artykuły w wielu gazetach i magazynach bez nazwisk autorów zaczęły się pokazywać. No i tak, no i tam takie tytuły to są rodzaju, że firmy farmaceutyczne no to zarobią nieprawdopodobną forsę. Albo że będą zarabiały z koronawirusa. No w ten sposób, że po prostu, że nie ma znaczenia, że coś znajdą, tylko ma znaczenie, że zarobią w czasie, kiedy to znajdą. To może byłby taki mały problem na teraz, no ale problem jest ten, że firmy farmaceutyczne, no to jest taki jasiu do bicia. To jest po prostu taki w kapitalizmie jest to jasiu do bicia przez socjalistów. Oni ciągle przychodzą i mówią, że tam jest za duża kasa. No nie rozumieją kompletnie, dlaczego tam jest za duża kasa, no ale biją. No i znajdują poparcie wśród ludzi. No i są bici teraz i kopani nawet teraz, kiedy firmy farmaceutyczne, firmy badawczo-rozwojowe, firmy, które starają się biomedyczne i tak dalej, starają się znaleźć rozwiązanie, a wszystkie te firmy w Ameryce no robią to dla kasy, dla zysku. Jest to ciężko do zrozumienia. Socjalista Bernie, jego punkt widzenia na to, że wszyscy ci dyrektorzy to są złodzieje, oszuści, no to pokazuje jego marksistowską ideologię tego, że on uważa, że każdy zysk, każda forma zysku, no to po prostu jest złodziejstwo. Lenin mówił, że po prostu trzeba iść i zabrać złodziejowi, bo zabranie złodziejowi, no to nie jest złodziejstwem. No to jest tego rodzaju taki rodzaju rozumowanie. No jest troszeczkę problem z firmami farmaceutycznymi, no bo oni bardzo pchali różne lekarstwa
przeciwbólowe, opioidalne i tak dalej, i tak dalej. I ludziom wciskali, ludzie chętnie brali, no i sprzedaż była nieprawdopodobna i ludzie się uzależniali po prostu. No, dostawali recepty, później dochodziło do tego, że kupowali na rynku. No ale jednak te kompanie, no te firmy, te przedsiębiorstwa, te ośrodki badawczo-rozwojowe, no to oni znajdują jakieś cuda, znajdują jakieś nowe lekarstwa, gdzie nigdzie na świecie indziej tego nie znajduje. Także robienie forsy, no to jest motyw, jeden z największych motywów, dlaczego oni istnieją. No i to jest powód, dlaczego najwięcej lekarstw jest wynajdywane, robione, czy po prostu jest największy postęp w porównaniu z całym światem. Po prostu w Ameryce można wymyśleć i mieć z tego forsy, a na świecie nie ma z tego forsy, także nikt nie wymyśla. Jedyne, co robią, to później kopiują na chama tam po 5 czy 10 lat, no albo nawet na żywca, omijając jakieś zabezpieczenia. Jeżeli teraz tak się popatrzy, no i to jest no, możliwość, taka plaga, no to jest raz na pokolenie, raz na dwa pokolenia. No i ten patogen, który można by było jakoś tam skontrolować, czy założyć lejce na niego, czy jakąś taką siatkę, no to co jest lepsze? Czy mieć jakiś taki przemysł farmaceutyczny, który jest prężny i silny, cały ten przemysł się działa, czy lepiej nie mieć tego? No i teraz, czy jacyś naukowcy, lekarze, ludzie w medycynie, ludzie w przemyśle, którzy no, pracują po najróżniejszych firmach, uniwersytetach, szpitalach i tak dalej, pracują nad tym, żeby być pierwszymi, którzy znajdą rozwiązanie na ten temat. No, czy to jest rozwiązanie, czy nie? No i oczywiście z tyłu stoi grupa inwestorów, no ale grupa inwestorów, no to pośrednio też jest grupa wszystkich emerytów, no bo jeżeli w jakichś planach są grupy inwestycyjne, to one często używają, powiedzmy, pieniądze z filarów emerytalnych. Także jeżeli jakaś firma dostaje pieniądze i wynajdzie jakieś lekarstwo na jakąś chorobę, no to wtedy są niezłe zarobki z tego. No i jeżeli ktoś powie, że nie potrzeba silnego przemysłu farmaceutycznego, no to jest socjalistą albo jakimś człowiekiem, który po prostu kopie, żeby kopać, no albo po prostu ktoś, kto nie jest w stanie zrozumieć, jakie są takie kalkulacje pomiędzy kosztem i zyskiem, zyskiem i kosztem. No każdy normalny powinien, no i ma w życiu codziennym, podejmuje decyzję, ile można zainwestować, żeby wybrać, tak? Jeżeli zainwestować i odebrać po pracy to samo, no to w zasadzie nie ma sensu, także ten koszt, no to każdy powinien rozumieć, no. Maksymalizacja, no każdy chce maksymalizować. Wynajdywanie czy znalezienie lekarstwa, nawet bardzo drogiego, no to summa summarum jest dobre dla całego społeczeństwa, dla całej gospodarki, dla wszystkiego, no bo powiedzmy, jeżeli ludzie wyzdrowieją, no to i szpitale nie są obciążone, to tych szpitali może być mniej, tak? Jeżeli ludzie są wyleczeni, no to już nie chodzą do lekarzy, no to no i dłużej żyją i dłużej pracują, także znalezienie nawet jakiegoś drogiego lekarstwa, no to nie jest tylko to samo lekarstwo, no ale koszt całkowity życia człowieka, życia społeczeństwa i tak dalej, i tak dalej. No na dzień dzisiejszy to są jakieś średniowieczne metody, to co się dzieje, no to tak jak dżuma była, no to po prostu zamykali miasto, strzelali do tych, którzy chcieli się zbliżyć, no i zostawiali te ciała tam, żeby wilki zjadły, no i to było to jedyne rozwiązanie, no tak dzisiaj nie można, cały ten transport samolotowy, ludzie przelatują z miejsca na miejsce, pełno debili brało proszki przeciw, żeby zbić temperaturę, na lotniskach nie było kamer termicznych, żeby wyłapywać, część nie
pokazuje swoich symptomów i tak dalej, i tak dalej. No i teraz jedyne rozwiązanie, co porobili, no to większość stanów po prostu zamyka i mówi, ludzie w tym stanie, w tamtym stanie, szkoły zamknięte na 3, 4, 6 tygodni, firmy zamykają na 3, 4, 6 tygodni, ludzie kupują broń, ludzie kupują amunicję, spekulują, no ale spekulacja jest normalna. Amazon robi ciężkie interesy. Ludzie, którzy naskładowali i też chcieli sprzedawać za drożej, no to Amazon i tam eBay to ich wychwycili i nie ma spekulacji. No także jest cyrk, jest po prostu cyrk, no ale to można powiedzieć, że w ciągu tego kwartału, no to ciężko spadnie, dochód narodowy bardzo spadnie. To nie spadnie w ciągu kwartału o 25%, no ale 5-10%, no to na pewno dochód narodowy spadnie. Te wszystkie fundusze emerytalne, no to spadły około 40%. Teraz na dzień dzisiejszy Dow Jones, no to był 18 tysięcy. A 4 tygodnie temu był 29, tak? Także spadł 11 tysięcy. 11, a zostało jeszcze 18. No to jest, nie jest jeszcze połowa. Mam nadzieję, że komputery, spekulanci wszyscy, jak dojdzie do połowy, to zaczną odkupywać i pójdzie do góry. No ale są straszne różnice w sumie. No i kto by, w zasadzie takie pytanie jest, kto i ile byłby skłonny zapłacić za tego rodzaju szczepionki. Nawet jeżeli to by było trylion dolarów, czyli trylion dolarów to, co Trump obiecywał, no ale demokraci, socjaliści przy okazji, żeby pomóc na dzień dzisiejszy, no to oni chcą dołożyć rzeczy, ten cały zielone środowisko sprzed roku 2-3 chcą dołożyć jakieś takie inne, kompletnie niezwiązane z tym, na doczepkę i powiedzieli, że problemy tego stymulusa, żeby to stymulowało, żeby to jakoś poszło. No nie jest to też najlepsze, te dawanie tych pieniędzy, no bo dostaną ci, co nie płacą podatków, a ci, co płacą podatki, jeżeli dostaną, to zapłacą dwa razy więcej podatków. No ale to widać, jacy politycy są. No jeżeli teraz jest taka kwestia, żeby po prostu ludzie w tej desperacji nie zwątpili, no to nawet taka pomoc jest można powiedzieć, dzieci psychologicznie dobra. Także trylion, no to w porównaniu z tym zamknięciem całego kraju, całego narodu, no to jest prysz nieprawdopodobny. No i można powiedzieć, że cena takiej szczepionki, no to nie będzie jakaś kosmiczna, nie będzie jakaś straszna, wielka. Te różne koszmarne opowieści o tym, jak te lekarstwa są jakieś tam drogie, 5 tysięcy, 50 tysięcy, 500 tysięcy, no to bardzo często dotyczą to jakichś chorób, które tam dotykają 1000, 10 tysięcy, 100 tysięcy ludzi na świecie. No w Afryce nikt się nie chce brać chorobę, którą opisywał nawet Sienkiewicz w pustyni, w puszczy, którą roznosi ta mucha tsetse, śpiączka Kalego, czy coś takiego, no ale to, nie, może nie śpiączka, ale cokolwiek to było, no to ta mucha tsetse, pamiętam, no to w Afryce czy w Azji nikt nad tym nie pracuje, a w Ameryce się wzięli, no ale to tam jest kilka czy kilkanaście tysięcy przypadków, najróżniejsze inne rzeczy też się nie biorą, no i później a jeżeli są jakieś bardzo zwyrodnienia genetyczne czy coś, które można tam jakoś tam poprawić, no to są setki czy tam tysiące tylko na świecie. No i a koronawirus, no to jest po prostu masowe, tak? To jest tak, jak była szczepionka na grypę, no i to jest następna sprawa. 340 milionów jest Amerykanów, 8% niby choruje, czyli tam co 11 osoba, czyli 32 miliony, z czego 1 na 1000 umiera z komplikacji, czyli 0,1%, czyli 31 tysięcy. No także to 31 tysięcy w porównaniu do tego, co korona teraz wykańcza, no to jest
ktoś gdzieś źle zrobił. No ale powiedzmy, że ludzie wymyślą, że wymyślą tą szczepionkę na koronawirus, no to będzie bardzo dobrze. Cała ta sytuacja lekarstw medycznych, no to jest taka dosyć skomplikowana. No ale jeżeli lekarstwa po okresie patentu po prostu przychodzą i potem po 7 czy 14 latach firmy po prostu robią chemiczny odpowiednik tego, no i już tylko za cenę kosztów produkcji plus tam 5 czy 10 czy 15% narzutu na swoją produkcję. No i dlatego tam wydatki na całe społeczeństwo jest coraz mniej, no bo ludzie znajdują coraz lepsze lekarstwa. No i właśnie te wszystkie lekarstwa za centa, 2 czy 3 centy, no to są robione w Chinach, no bo oni nie robią patentów. Ale patent, no to jest sprawa zagwarantowana w konstytucji, w amerykańskiej konstytucji. Artykuł 1, sekcja 8, ustęp 8 mówi, że trzeba popierać rozwój nauki i użytecznej sztuki, tak? No to co to znaczy? No to znaczy, że kompanie muszą mieć jakieś benefity po okresie badawczym i rozwojowym, no bo to jest bardzo kosztowne i ryzykowne. To nie zawsze wychodzi. Czasami ludzie wydają ciężkie pieniądze. No i nawet wydadzą miliard czy 2 miliardy, no to też jeżeli pójdą do Ministerstwa Żywności i Lekarstw, to też żeby to zaadoptowali, no to czasami jest to 5 czy 10 lat. Także to jest też paranoja, że ministerstwo, które powinno wypychać to, po prostu urzędnicy to kontrolują. Ale prawda jest taka, że jeżeli firma nie ma tego zabezpieczenia czy prawa pójścia do tych żniw, no bo cokolwiek oni zasiali, no to wypada, że cokolwiek zasiali, no to mają prawo to zebrać. No to bez takiego zabezpieczenia, jeżeli każdy może przyjść i zebrać te plony, które ktoś inny zasiewał, nic z tego nie wyjdzie, no bo prędzej czy później nikt nie będzie siał, jeżeli ktoś inny zbierał. No to jest ludzkie, tak? No i no to kto przyjdzie i zacznie robić, tak? Kto zacznie robić? Państwowi lekarze, no nie będą robić lekarze, no bo mają słodką posadkę i mają pensję niezależnie od tego, czy coś wynajdą, czy nie wynajdą, tak? Z niewolnika nie ma robotnika, a państwowa posadka, no to nikt nie zabija gęsi znoszącej złote jajka, tylko po prostu sobie siedzą w instytutach, tam dłubią coś, przeczytają coś, co ktoś inny wynalazł, no i podają, że to jest ich, no i to jest tyle. Teraz Narodowy Instytut Alergiczny i Chorób Zakaźnych dogaduje się z taką firmą z Moderna. No ta firma ma jakieś tam postępy. No i teraz socjaliści też dostają szału, no bo Moderna może zarobić jakieś pieniądze. Ale usunięcie tej firmy prywatnej, która ma jakieś osiągnięcia, które inwestowała, powiedzmy, badała i tak dalej, jest dosyć blisko, no to trzeba być socjalistycznym wariatem i mieć w nosie, który sobie podrapie, dobro publiczne. Cały ten kryzys pokazuje nieprawdopodobną wartość firm farmaceutycznych i całego tego sektoru. Można liczyć na państwo, no albo można liczyć, że po prostu tak zwani złodzieje czy oszuści, jak to Bernie komunista mówi, coś wymyślą. No jeżeli coś wymyślą i przy okazji zarobią, no to będzie bardzo dobre, no szczególnie, że te zatrzymanie gospodarki i życia jest makabryczne. Zdrowia,
Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz? Też dziękuję bardzo. Serdecznie zapraszam. Tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek zin zin o codziennych powiadomieniach i do następnego.